Witam w drugim odcinku ósmej, pierwszej, nieważne jak to nazwiemy, Ligi Mistrzów Farmacja. Podejmuje dzisiaj Borussię Dortmund po ostatniej porażce 4-0. Pora się odchamić, odbudować, przede wszystkim zrewanżować za tamten wynik, nie tyle Borussii, co w ogóle w całej grze. Zagramy w strojach Fundacji Grzegorza Rasiaka, pozdrawiamy. Natomiast Borussia wystąpi w czarnych. Wtedy graliśmy w czarnych, pechowych, zobaczymy. Jednak spójrzmy na game plan. Milewski. No tak, przede wszystkim te ławka mnie interesuje. Czyński, Pietrzak, tak musi chyba zostać. Rogoziński, Gdyczyński. No na razie nie ma dla nich miejsca tutaj. Niech zacznie na prawej. A Gdyczyński to jest też prawy. Artur dostał czerwoną kartkę, to jednak wtedy był strączek, dobrze ja myślałem. Musiał dobry mecz zagrać w takim razie. Za dużo obrońców. Hadryś, do widzenia, w jego miejsce Burczyński. W takim razie może Renda jako rozgrywający może się jeszcze przydać. Za Szostaka. Boda, Ogrodowski zostają, Wajdecki, lewa strona, obrony. Ktoś tam się pojawi, właśnie. Nie ma na zmianę. Nieważne. Tak trzeba. A, jeszcze Laskowski, przepraszam. Tego zawodnika też trzeba mieć. Tu wejdzie sobie Gdyczyński, a za Laskowskiego wejdzie Adamowicz. O, i tak rozpoczniemy ten mecz z Borussią. Popatrzmy na składy. A, składy to później wymienię. Dajmy po prostu kiko. Gramy na Stadio de Farmaceuticos. To jest drugi mecz. 4-0 przegraliśmy w pierwszym spotkaniu z Dynamo Kijów. Teraz gramy u siebie. Przeciwko Borussii, jak widzimy, Stadio de Farmaceuticos, no wierzę w to, że ten mecz mało przegramy, zremisujemy, nie będzie źle, o tak powiem. Co do innych spraw, zachęcam do wpłacania małych dotacji na boisko farmacji oraz na utrzymanie kanału i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam do przyjścia na trening, jeżeli macie ochotę. Jest to szczególnie skierowana ta propozycja do mieszkańców Warszawy. Na trening farmacji. Treningi są profesjonalne. Prowadzimy aktualnie nabór. Czekamy na zawodników, którzy już gdzieś grali lub mają naprawdę umiejętności, które pozwolą nam, które pomogą nam na boisku. I szukamy po prostu piłkarzy, którzy już tą piłkę grać potrafią. Tych dopiero uczących się na razie musimy podziękować. Mieliśmy ostatnio wizytę takiego kolegi. No niestety nie mamy jeszcze szkółki. No i w pewnym wieku już trzeba jednak samemu działać. Popatrzmy na te składy, o których mówiłem. Dobrowolski, Majdecki, Dzieliński, Zaborowski, Milewski, Zieliński, Gdyczyński, Rogoziński, Bedra i Nowak. Tak mniej więcej wygląda, ale to jest 4-5-1. Dalej Burki, Subotycz, Sokratis, Ginter, Rode, Sachin, Castro, Kagawa, Szyrle, Aubameyang i Marco Reus, czyli no szans nie mamy. No ale próbować trzeba. Zobaczymy jak nam dzisiaj się uda. Rozpoczyna Farmacja Tarchomin. 90 minut emocji przed nami. Dobry początek, brawo Dawid, ładnie. Minięcie rywala. Dawid Nowak, strzał z dystansu. No, dobrze to wyglądało. Mamy pierwszą dobrą akcję. Popatrzmy, to przyjęcie było ciekawe. Nie wiem, jak on to zrobił. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. No, ale strzał daleko po bramki. Burki. Wybić piłkę, nie dać. No, nie udało się. Najważniejsze to szybko gola nie stracić. Aha. No i brawo Piotr. Myślę, że wyciągnęliśmy wnioski po meczu z Dynamem. Teraz zagramy lepiej. Ojej. Brawo. Ale jednak tą piłką trzeba operować troszkę szybciej. Świetna reakcja na strat. Brawo Zieliński, powalczył. Ła, troszeczkę tutaj robi niezbyt bezpiecznie. Okazja dla Borussii! Gol! A powiedziałem, byle szybko nie stracić.
No i Aubameyang strzela bramkę. Jak to się stało? Tak, tutaj znowu miał dużo miejsca zostawionego. No i tak, wypuszczenie Aubameyanga. No. Wszystko tutaj nie zagrało. I wypuszczamy skrzydełko z rozpoczęcia. Tym razem jednak nie udaje. Te rozpoczęcia nam najlepiej wychodziły, dzisiaj nie wychodzą, może wyjdzie nam coś innego. Piękny wślizg, brawo. Jedziemy z kontrą. Bedra. Bedra. Dał zwieść, nie, zwiódł. Jebał. Po prostu. Royce. Można powiedzieć, że usiedliśmy na nich. Chyba tylko, że cały czas nie mam piłki. Nowak, brawo, ładnie się zastawił. Milewski. Za wolno gramy. Chociaż całkiem to dobrze wygląda. Oj, do kogo ta piłka? Chociaż tutaj udało się przechwycić. Uwaga! Gol! 1-0 i kto strzela? Dawid Nowak. A więc kapitalny debiut Lidze Mistrzów, jeśli chodzi o strzelanie bramek, i rozpoczyna to napastnik. Trzeba się cieszyć. To jest ważny moment. Borussia remisuje z Farmacją. Pierwszy gol w tej edycji. Ale brawa dla tego zawodnika, który powalczył. Nie wiem kto to, ale to jest chyba Rogoziński. I powiem tak. Nowak strzela głową, a Rogoziński wywalczył piłkę. Ja myślę, że to jest... A myślę, że te umiejętności i to, jak zawodnicy się zachowują w tej grze, ma jednak dosyć spore odzwierciedlenie w rzeczywistości. Bo akurat ja głową lubię strzelać w ramki. Powiem więcej. Ja mam głowę celniejszą jak nogę na pewno. A Rogoziński słynie z takich właśnie akcji wywalczenia takiej wyspańskiej piłki, pójścia do końca, no to by się tu w tym momencie zgadzało i naprawdę wiele jest takich sytuacji. Właśnie to jest tym wszystkim najfajniejsze, że można naprawdę się odnaleźć, nie tylko siebie, ale kolegów! Zagadałem się. No, nasza obrona gra też tak jak normalnie. Popatrzmy. No, rozpoczęło się wszystko od bramkarza, to przykre. Zgranie, podanie, wjazd na bramę. Mocny strzał, Piotrek bez szans, obrońcy, no przysnęli, co tu dużo mówić. No tak, jeden i drugi. Zapomnieli o tym, że Aubameyang strzela bramki. To zdarza się. Nie znają chłopaka, nie grali nigdy przeciwko niemu, no mogli zapomnieć. Aubameyang zabiera się tutaj, widzę, za kreowanie już sobie akcji na połowie, na własnej połowie, więc jest okazja, żeby wyjść z kontrą, bo zabranie mu piłki tym skutkuje, tymczasem jednak to my tracimy. Ua, co tu się dzieje? Wybić tą piłkę, panowie, nie bawcie się! Uhu! Brawo, Piotr! Dobrze, że to sparował, bo 2-1 to jest jeszcze wynik. Można rzeźbić. Nie gramy tragicznie. Uwaga, groźnie. Dobrze, nikt tej piłki nie przejął. Trzeba to przyjąć i wypuścić. Tak jest. Brawo, Bedra. Milewski do Nowaka, ten walczy. Nie wygra tego pojedynku, coś czuję. No nie. Wyrki. Daleko. No, słyszymy trenerów niemieckich. Wypierdolę tym piłkiem! No i tak zrobił. Rogoziński. Znowu podobnie. Nowak. Aj, jejku, tam leciał koło tej piłki. Jak taki wolny elektron. Nic jednak z tego nie wyszło. Majdecki. Ładny zwód. Wyczyński. Milewski. Wyczyński. Dajwik. On tak lubi. O, też. Też ma swoje przełożenie na rzeczywistość. Rogoziński. Podanie na prawe skrzydło. Jest Wrocławski. Będzie tam szukał dośrodkowania. Paweł Bedra głową! Aj! Dobra akcja Farmacji. Szkoda. Ale popatrzmy. Wypuszczenie Pelliego. I tu naprawdę niewiele brakowało.
Trochę celniejsza ta główka i... Mogło być... Ależ błąd Burkiego! Nowak przed szansą! Cały on. Na pustą bramkę. Nie trafi. Cały ja. No cały ja! No właśnie ja! Ten wokal. No cóż, mógł być remis, ale Nowak... No i przypomniał sytuację z Mazurem. Pusta bramka, strzał. Tylko wtedy nie trafiłem nawet poprzeczkę. Ta piłka poleciała 144 metry nad bramką. Było mierzone. Ła! Brawo, Piotrek! Co tu się dzieje? A patrzcie, mam coś takiego. Świecący fidget spinner. Fajnie, nie? To gruba, ale jest. I to różowy. Męski kolor, taki... Jaki niedobry. Jedziemy zatem. Rzut rożny. Marco Reus. Gramy. Jeszcze farmacja nie skończyła tego meczu, mam nadzieję. Gdzie ta piłka? Wybił to synek. Dawaj, jedziesz Łukasz Milewski, zabierz to piłę. Brawo! Jedziemy z kontrą. Idziesz Łukasz, idziesz, wyjdź z tą piłą. Milewski, brawo, dobrze panujemy nad sytuacją, tak mi się wydaje. Puszczamy teraz dalekie podanie, ale obrońca zorientował się. Paweł Gdyczyński próbował odzyskać piłkę, brawo dla niego. Daniel Rogoziński ma trochę miejsca, puszcza Pietrzaka, nie wiem jak to się stało. Boże, Piotrek, czemu ty strzelasz tak jak naprawdę? Przecież to była setka. Dlaczego on tak uderzył pedalsko? Ja pierdzielę. Nieważne, gramy, Gdyczyński. Jeszcze jedna okazja, Nowak. On dzisiaj już zawiódł na całej linii, więc niech się teraz odpokutuje! Całe bramki, niego szlak, niech mnie szlak, walcie Nowak. Coś debil. Dobra, przepraszam Dawid. Majlecki, za niski. Brawo Zieliński, on potrafi powalczyć. Pietrzak, no weź, że podaj komuś, Pietrzak, wypuść kogoś. No ale za długo, bo ten Nowak też tak wychodził, jakby chciała, nie ma. Dobra, jedziemy. Dobrze, Rogoziński. Znowu walecznie. I jest podanie. A, akurat nowość. O, matko. Dobrze. Cały czas ten mecz można go nie przegrać. Bo tu o zwycięstwie nawet nie marzę. Wrocławski. Znowu ta prawa strona funkcjonuje. Rogoziński, popatrzył. O, no i tak właśnie wygląda. Uła! Ale teraz Reus ma okazję. Nie! Nie, dawaj Piotrek, skończ tą akcję! Ależ kapitalnie, brawo Piotr! Nie ma faulu, wstawaj Gnido! Nie ma tu nic! Gdzie ty podajesz tym bale? Ja pierdzielę! Co on zrobił? Ja! Co się tam w tym polu karnym zadziało? Bo się spociłem. Kto wchodzi? Burczyński za Gdyczyńskiego i Adamowicz za Wrocławskiego. To są dobre zmiany. Ja mam nadzieję, że one coś wniosą. Szczególnie wierzę tu w Burego, bo Adamowicz to jednak obrona. Tutaj nie podejrzewam, żeby było aż tak nam to konieczne zmieniać akurat tego zawodnika. Bardziej jednak szukamy ofensywnego ze względu na wynik, prawda? Ach, źle to zrobiliśmy. Brawo Rogoziński, znowu powalczył. Podanie niecelne, ale była przynajmniej próba. Gramy, wracamy. Nowak teraz będzie pracował? Nie będzie, ale jest Zaborowski. Świetnie. Do Pietrzaka, Pietrzak. Rozegrajcie to jakoś. Ale nie do rywala. Brawo, poprzepychali się. Burczyński wpada w pole karne. Burczyński, ależ podanie! Nie ma gola! Jezus Maria. Chyba będzie rzut. Nie będzie chyba nawet rzutu rożnego, bo tam jakoś krzywo chyba trafił tą nogą. Ale pięknie można było tą Borussię pokarać. Tak, to Piotrek tutaj jakoś, nie wiem, dał się chyba jeszcze nabić. A nie, jednak jest rzut rożny. Dzielnicki dośrodkowuje znowu. Ha, dobra, dawaj Dzielni. Majdecki do Milewskiego. Milewski! Nic z tego nie wyszło. Adamowicz, wiemy, że potrafił uderzyć z dystansu. Pokazał to z Sokołem. Ależ sobie teraz chcieli pograć tutaj Barcelonkę czy coś. Świetnie obrona. Zaborowski, Aubameyang. Jak ktoś tam, jak on teraz puści tą piłkę tam, no nie puści na szczęście.
Pięknie, pięknie. Brawo, Burczyński. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Masz dużo sił. Jest 10 minut do końca. Możesz coś z tego zrobić. Milewski. O Chryste, panie człowieku. Coś się odwali. Dzielnicki. Brawo. Ja tylko, że nie udało się tego przejąć. Ślisk niecelny. Gramy dalej. Gramy dalej, Adamowicz. Nie daj się tak przegonić. Świetnie. Brawo, Maciej. Rogoziński. Rogoziński, puść tego Adamowicza. Adamowicz, niech puści Nowaka. Brawo, Dawid. Nie spierdol tego człowieku. Czemu jesteś taki rzadki? Aaaa! Tak to jest, jak się robi właśnie zawodników z prawdziwymi umiejętnościami. No, bo nie można nimi nic zrobić. Ale bramkę strzeliliśmy. Bramkę strzeliłem. O, proszę. Nawet Borussia się myli. To miłe. Dobra. Co tu zrobimy z tego? Burczyńskiemu damy. Bury, bury, nie strać, nie strać. Puść teraz Majdeckiego, Majdecki, szukaj tam Nowaka. Dobre podanko, mi się wydawało w pierwszej chwili. Gramy, od razu Rogoziński, uderz sobie, Rogoziński. Ależ tam petarda była, nie? Koszlak. Pietrzak, Pietrzak, gdzieś tutaj znajdź Milewskiego, Milewski. Strzała, ileś tam było, nie? Niewiele brakowało. Dobrze to wyglądało. Pograli, trochę pokombinowali. Strzał za zasłony. No Burki... Ach, miał problem. Dzielnicki, a to jest ostatnia akcja meczu. Dobra, panowie, to co? Skaczcie do tej głowy, zróbcie coś. Dzielnicki... Co? Ależ tam niewiele brakowało. Nowak, kapitalnie. Szkoda, że jednak ta piłka nie wylądowała w bramce. 1-2, 0 punktów w dwóch meczach. A więc dobrze nie jest. Co tu więcej powiedzieć? Druga minuta, Nowak, tak, ten strzał obok bramki, ale mnie interesują gole. To jest tak, Marco Reus i Aubameyang fałszem. Później Rogoziński assist, no proszę. To miło. A no tak, faktycznie, zapomniałem. Ale że on miał asystę, to akurat o tym pamiętałem, powiem szczerze. Ale brawo, Nowak. Pamiętałem po prostu to, że on powalczył o tą piłkę i brawa dla niego. No Nowak tą głową to zawsze włoży. A i dwie minuty później była ta szmaciana sytuacja. Znowu Reus, Aubameyang. No i nasi obrońcy przysnęli. I tam się więcej już za bardzo nic chyba wielkiego nie działo. Zobaczmy statystyki. No proszę zobaczyć, formację 11 strzałów, że my tego meczu nie wygraliśmy. Wstyd. Ale jak wypadliśmy tutaj? No wiadomo, Aubameyang najlepszy. Też nikt szóstki nie przekroczył. A jest Nowak 6,5. O, Nowak 6,5. Za to, że setę w poprzeczkę pierdyknął. Trochę wstyd, że taka ocena. No ale to miło, że byłem najlepszym zawodnikiem na boisku. Jest to jakieś pocieszenie. Popatrzmy na tabelę. Borussia, Borussia, Dynamo, Farmacja. Tutaj jeszcze nic nie jest stracone, bo Dynamo przegrywa. Więc cały czas walczymy o wyjście z grupy. A następny mecz zagramy właśnie z PSV Eindhoven. To tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie, coś tam, co chcecie, róbcie, możecie komentować, podpowiadać, kogo wstawić, kogo nie wstawiać, na kogo grać. Ha! Właśnie, możecie to robić. No i co? To tyle. Dzięki i do usłyszenia. Pamiętajcie o zrzutce, pamiętajcie o gadżetach, pamiętajcie o fanpage'u.